W ostatnich czasach coraz częściej mówi się o hormonach występujących w organizmie człowieka oraz o tym, jaki wpływ mają na nasz organizm. Są one odpowiedzialne za praktycznie całą sferę naszego życia. Od tego, jak się czujemy, po nasz poziom energii, stan zdrowia i wygląd naszego ciała oraz prędkość, z jaką się starzejemy. Na przykład kortyzol jest hormonem, który uwalniany jest w naszym organizmie podczas sytuacji stresujących, gdy się czymś przejmujemy bądź nie możemy sobie poradzić z nadmiarem obowiązków. W nadmiarze wpływa negatywnie na nasz organizm, wpływając bezpośrednio na spadek poziomu energii, nerwowość i przybieranie na wadze. Wysoko przetworzone jedzenie oraz słodycze, które spożywamy na co dzień, mogą sprawić jeszcze większe wyrzuty kortyzolu w naszym ciele. Skutkiem tego jest nierównowaga hormonalna występująca w naszym organizmie, co z kolei prowadzi do problemów z sercem, układem trawiennym i innymi kluczowymi narządami pracującymi w naszym organizmie. Jest to stan, którego z pewnością chcemy uniknąć. Czy kiedykolwiek słyszałeś o takim ziele jak ashwagandha? Przez wiele lat była ona wykorzystywana w Afryce i Indiach. Teraz staje się coraz popularniejsza również w Polsce. Ashwagandha znana jest także jako indyjski żeńszeń i jest rośliną, która dzięki swoim właściwościom i leczniczemu działaniu znalazła swoje zastosowanie w medycynie jako środek na artretyzm, zaburzenia snu, gruźlicę, zapalenia oskrzeli, astmę i wiele innych przewlekłych chorób. Naukowcy dowiedli, że ashwagandha rzeczywiście może okazać się pomocna w przypadku tych i innych chorób. Wszystko dzięki zawartości kilku związków. W zielu rośliny można znaleźć składniki o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych, zaś w korzeniu znajdują się cenne minerały, które działają adaptogennie, czyli wspomagają odporność naszego organizmu. Właśnie dlatego nazywa się ją ziołem młodości, ponieważ leczy choroby i zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz zmniejsza stres, który jest powodem przedwczesnego starzenia się. Jak widać, ashwagandha działa praktycznie na całe ciało. Dostępna jest w sklepach ze zdrową żywnością i niektórych aptekach. Warto wypróbować ten adaptogen, jeśli nie spożywasz leków uspokajających, ponieważ ona sama tak działa, więc oba te składniki mogłyby ze sobą kolidować. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do wypróbowania ashwagandhy.